jeszcze nie pozwalają przejechać po wszystkich dostępnych pasach, ale od 23 listopada w tym miejscu będą bezużyteczne. Ulicą Radzikowskiego na wysokości Rydla znów będzie można pojechać samochodem w obu kierunkach. Kolejarze oddali skrzyżowanie po przebudowie. Zostanie przywrócona organizacja ruchu dwukierunkowa, także na pewno jest to duże udogodnienie. Teraz skrzyżowanie Radzikowskiego z Rydla jest większe. Dobudowano dodatkowe pasy ruchu do skrętu. Dzięki temu ruch w tym miejscu będzie odbywał się płynnie. Piesi zyskali szerokie chodniki i nowe oświetlenie. Kierowcy w pełni wykorzystają przebudowane skrzyżowanie Radzikowskiego i Rydla, kiedy w ciągu tej ulicy zostanie dokończona budowa tunelu pod torami kolejowymi. W tej chwili prace są zaawansowane w 60%. Tunel ma być gotowy w marcu przyszłego roku.